Polska gospodarka jest silnie zależna od tego, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, a szczególnie to, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów. PKB niemieckie przeżywa recesję. W tym roku minus 0,3% rok do roku. To chyba najczarniejszy z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką. Ma to wpływ na naszą gospodarkę poprzez wymianę handlową. Naszym głównym partnerem handlowym jest gospodarka niemiecka. To właśnie ten rynek przyjmuje najwięcej naszych towarów. Jeśli my zaczniemy eksportować mniej, a tak się stanie, ponieważ Niemcy nie będą potrzebowali takiej ilości towarów czy takiej ilości półproduktów, w tym momencie mamy ujemny bilans handlowy ogółem, co znaczy, że kategoria handlu zagranicznego w polskim PKB będzie ciągnęła nasz rozwój gospodarczy w dół. Ten efekt handlu zagranicznego już jest uwzględniony w prognozach, bo to, że niemiecka gospodarka zwalnia, to było widać już w połowie minionego roku. Pewną niewiadomą była jedynie skala tego spowolnienia. I te prognozy mówiące o tym, że nasz wzrost gospodarczy, chociażby z ustawy budżetowej, będzie oscylował w granicach 3%, czy według tego, co prognozujemy w Federacji Lewiatan, że będzie to około 2,8%, już uwzględnia ten efekt tego zmniejszonego eksportu do Niemiec.